Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl, to jest kolejny odcinek z Zagrajmy w FIFA 14, kariera Zawiszą Bydgoszcz. Jesteśmy przed meczem pucharowym z Wisłą Kraków, mam tu jakąś konferencję prasową do odbycia. Zawisza Bydgoszcz, no dobra, pochwalimy chłopaków przed meczem pucharowym i tutaj mamy rozmowy z zawodnikami. Mamy sugestie, Alvarinho. Najlepszy, kim podziękował za grę. Alvarinho się odzywa, lewy skrzydłowy. Witaj trenerze, uważam, że naprawdę się rozwinąłem i chciałbym przedyskutować moją garzę. Uważam, że powinienem zarabiać więcej. Byłbym wdzięczny, gdyby zechciałby pan przyjrzeć się mojej propozycji oraz Igor Lewczuk. Że Lewczuk chciałby zagrać ze Ciechanowskiego i mam nadzieję, że go wpuszczę na boisko. No dobra, no to skoro tak, zobaczymy kontrakty. Alvarinho, gdzie ty jesteś? Kaczmarek odchodzi z klubu, Alvarinho w trakcie negocjacji. Aha, czyli dałem mu już wcześniej to. Zagraj mecz. Od razu wam powiem, że jeżeli... ponieważ mam na razie poziom trudności na zawodowcu ustawiony, jeżeli skończy się sezon i się okaże, że naprawdę prawie wszystko powygrywałem i puchar, i ligę, i tak dalej, to no, na kolejny sezon i na puchary europejskie albo na Ligę Mistrzów sobie podwyższę poziom trudności o jeden stopień, to chyba z zawodowcy się przeskakuje na klasę światową, będzie trudniej, pewnie będę więcej przegrywał, ale może będę też większe emocje. Dobra, wygnąłem sobie herbatki na dobry początek meczu. My zagramy sobie wyjazdowymi. Dobra, mogą być takie. Zarządzanie zespołem. Lewczuk chciał zagrać. Zobaczymy w ogóle, jak się tam miewa nasz skład. Opomęczeni, więc... Ciechanowski jest w formie, Lewczuk, jak tam Lewczuk z twoją energią? No dobra, możesz zagrać, to dobra, to cię wpuścimy za Ciechanowskiego. Paweł Strong, no dobra, to tutaj muszę wpuścić Skrzyńskiego po prostu za Strongka. Andre Mikael, no to na Wodczyński sobie zejdzie. Halstenberg, lewy obrońca, tutaj sobie wpuszczę Ziajkę. Gdzie jest Ziajka, lewy obrońca? No jest, Ziajka jest w miarę w formie, znaczy to jest morale, a energia. Prawy środkopomocnik Drygas. To za Drygasa wrzucę Masłowskiego. Tutaj będzie Hermes, zagra sobie za Goulon. Elsznek, nasz zakup też na mecz, zejdzie sobie na mecz tutaj. O, Kuklisa mogę wpuścić. Na przykład wpuszczę Kuklisa. Prawy skrzydłowy, no tutaj wpuścimy Mąkę, żeby nie męczyć. A tutaj wpuścimy na mecz pucharowy Nebichiego, wypróbujemy, chociaż on jest bez formy, ale może... I tutaj Alvarinho wejdzie za Luisa Carlosa, gwiazda zespołu na razie schodzi. Kto by komu? Petasz może się przydać za Luisa Carlosa, lewy pomocnik. Kadu, no to Kadu pójdzie za Vasconcelosa. SPO Dudek też może sobie zagrać. O, i Sochan jeszcze, o. Już jest cudowne zestawienie. Sochań za prawego pomocnika. Ciechanowski wejdzie za... Ajajaj, nie tak. Petasz tutaj. No, mamy zestawienie. Skład ligowy, że tak powiem, odpoczywa. Nebichi będzie atakował. Mąka na prawym skrzydle. Wypoczęci poza Lewczukiem to właściwie są wszyscy na bramce. Oliver, niech się szlifuje. Niech się szlifuje, że tak powiem, w meczu pucharowym. Na Pucharze Polski jakoś tak aż tak super mi nie zależy. Kupiony od jakiejś niemieckiej, po zakupy w niemieckich drużynach porobiłem jakiś drugoligowych z Bundesligi, tej z drugiej Bundesligi. Ale coś tu się dzieje nieciekawego. Alvarinho wycofanie do tyłu, widzę, psują mi szyki.
spróbuję pokazać, ponieważ gramy rezerwowym składem. No, Alvarinho za późno oddał strzał. Mąka. Świetne podanie do Alvarinho. Alvarinho. Wrzutka i Nebichi z główki. Oj. No to teraz. Strzał na bramkę. Oddał któryś z moich środkowych pomocników. Czy Alvarinho będzie dośrodkowywał? No, ma dobre statystyki w miarę, więc Alvarinho wrzutka. Nebichi powinien główkę oddać, ale Jovanovic tam zblokował tego napastnika. Jovanovic wybija piłkę na aut. Oj, tutaj zagrał świetnie. Będzie aut. Kolejny rzut rożny. Alvarinho wrzutka. Tym razem główka nieudana. Czy będzie kolejny rzut rożny? Kolejny rzut rożny, kolejna próba wrzucenia przez Alvarinho. I strzał ponad bramką Nebichi, no. Jeżeli będzie grał dalej tak nieskutecznie, zejdzie z boiska. Zastąpi go Jorge Cadu, czy tam Jorge Cadu. Nie wiem, z jakiego on jest tam kraju, czy z portugalskojęzycznego, czy z hiszpańskojęzycznego. Kuklis, right skrzydłem. Rzutka do Alvarinho, ale spalony. Strzał na bramkę. Zblokowany przez obrońców, zamieszanie przed polem karnym. Wisły Kraków. Emocje w samej końcówce pierwszej połowy tego meczu. Ale wynik bezbramkowy. Zawisza Bydgoszcz nie może przejąć łamac obrony Wisły Kraków. Nieskuteczne działania. Tutaj strzał Miśkiewicza, strzał Lewczuka. To był jednak prawy obrońca Lewczuk. Tutaj ponad bramką. 7 strzałów, 4 strzały światło bramki, 46% posiadania piłki po stronie Zawiszy, 0 strzałów, 1 strzał, znaczy 1 strzał oddany, ale nie, 0 celnych po stronie Wisły Kraków. No, mecz na razie straconych szans na bramkę, niewykorzystanych szans na bramkę, to jest, można tyle powiedzieć, ze strony Zawiszy Bydgoszcz. O, jest kontra. Teraz do Nebichiego. Nebichi no ma szansę do tego, do zgarnąć tą piłkę, gdyby nie te lagi. Nebichi zmusił przeciwnika do błędu. Zmiana także będzie w zespole Wisły Kraków. Bunoza wejdzie za Lepiarza. U nas Sochan i Jorge Cadu za Hermesa i Bichiego. O, świetna piłka. Ale wybicie zespołu Wisły. Ominął przeciwnika dryblingiem, wrzutka i będzie strzał, ale dlaczego głową? Dlaczego głową, pytam się ja, Jorge Cadu. Alvarinho przy piłce, Alvarinho musi zejść. Będzie wrzutka, Jorge Cadu. Jorge Cadu przejmuje piłkę, wrzutka. Wrzutka na środek, będzie akcja ofensywna, strzał na bramkę, niestety. Po ziemi oddał strzał Korneliusz Sochań. Za słabo wrócił się wrócić Miśkiewicz. Chyba trzeba będzie jeszcze wprowadzić kogoś tutaj do... Jorge Cadu, przewrócony. Do niego wchodzi Petasz. Jovanovic niestety piłkę wybił. I teraz Sochań. Piłka do Jorge Cadu. Niestety Miśkiewicz, bramkarz, ubiega. Jest to dzisiaj mecz bramkarza Wisły Kraków. Ale świetna piłka do Petasza. Jorge Cadu.
I koniec meczu. 0 do 0 kończy się ten wynik. Kończy się ten mecz wynikiem 0 do 0. Zawisza Bydgoszcz bardziej naciskał zespół Wisły Kraków, ale niestety bramki strzelić się nie udało. Bramkarz Miśkiewicz, bramkarz Wisły Kraków, akurat dzisiaj pokazał też fenomenalną dyspozycję w tych kilku, zaledwie kilku akcjach ofensywnych, które mogły się skończyć bramką. Największa ocena Piotr Kuklis po Alvarinho odrzucił. Zapoznałem się z kontraktem, ale jeszcze nie do końca odpowiadały mi jego warunki, ponieważ chciałbym lepiej zrozumieć moją rolę w zespole. To trochę rozczarowujące, ale sądzę, że z czasem dojdziemy do porozumienia, więc pozostaję otwarty na dalsze propozycje. Konferencja prasowa odnośnie jakiegoś kolejnego zespołu. Dobra, ja sobie tam porobię porządki ze swoją drużyną i widzimy się za chwilę na boisku. Zaczynamy kolejny mecz, tym razem ligowy. Zawisza Bydgoszcz na wyjeździe zagra z gospodarzem Widzewem Łódź. Jakimś wieczorkiem zobaczymy zarządzanie zespołem, jak tam się mamy, kogo wypuścimy w wyjściowym składzie. No Oliver Zejdziesz, na bramkę wejdzie nie Kaczmarek, tylko Witan. No, trzeba stawiać na młodych. A to wyjściowa jedenastka. Mam teraz 67 punktów, raczej droga do mistrzostwa jest pewna w tym sezonie, dlatego podwyższę poziom trudności w następnym sezonie, żeby nie było tak łatwo. Zobaczymy, czy przebudowany, lekko zmodernizowany zespół Zawiszy Bydgoszcz pod moim przewodnictwem, czy będzie na tyle dobry. Wypuszczamy piłeczkę, jest Luis Carlos. Luis Carlos, świetnie, zagranie do Halstenberg. Halstenberg i teraz Góweczka, nie ma. Zblokowany ten strzał, widzę Łódź już musi się na baczności trzymać. I teraz świetna piłka do Luisa Carlosa, wybita przez obronę i spalony przy okazji chyba będzie, a może i nie. Teraz czy Wójcicki ma szansę to wykonać, czy mam jakichś dobrych wykonywaczy rzutów wolnych. Luis Carlos, nie, nie ma, trzeba zagrać w ten sposób, zrobić myk. Główka, gol! Andre Mikael w siódmej minucie, wrzutka od pomocnika. I świetnie wykonany ten rzut wolny. Zobaczmy tutaj. Przerzucenie nad obrońcami i Andre Mikael szczupakiem posyła tą piłkę w róg bramki w siódmej minucie. Ośrodkowy obrońca Zawiszy Bydgoszcz z kolejną bramką z główki na swoim koncie. Świetny początek dla Zawiszy Bydgoszcz. Od razu, że tak powiem, wykorzystali nadarzającą się okazję. Jednak co mój podstawowy skład, to podstawowy skład. Oni są już zgrani, oni wiedzą, jakby ze sobą grać. Oni się czują pewnie na boisku w tym składzie, w jakim wychodzą. Goulon do Luisa Carlosa, wypuszczał tą piłkę. Luis Carlos, ładne przerzucenie do Wojciechowskiego, który zszedł do środka. Przerzucił piłkę do Goulon. Wrzutka główką, no mógł zagrać to na krótko. Do Elsznega, Elsznek obiega skrzydłem, wrzutka z lewej nogi, będzie rzut rożny. Dośrodkowuje, będzie główka, piękna główka, ale prosto w Mielcarza. Tutaj nie Wójcicki, tylko chyba Strong Paweł uderzał z główki, ale prosto w Mielcarza. Niestety, o Wójcicki, ładna piłka, rozegranie górą będzie. Niestety cofnął się Wojciechowski niepotrzebnie w tym momencie, bo był między obrońcami, miał szansę to przejąć. Ale strasznie cofnięta jest obrona Widzewa Łódź. Oj, strzał zblokowany przez obrońców, Goulon z dystansu tutaj próbował. Oj, i Luis Carlos, ładna tutaj asekuracja na skrzydle, wrzutka i główką. Oj, mocno uderzył tutaj Wojciechowski, ale się nie udało. Strzał z dystansu. Goulon ładnie tutaj do Ciechanowskiego, Ciechanowski do Goulon na skrzydło. Goulon defensywny w ofensywie.
I ładna piłka do Luisa Carlosa. Luis Carlos uderzał z główki, ale mu się nie udało. Co to jest? Halstenberg na spalonym. Znaczy lewy obrońca. Do Elsznega. Elsznek prawą nogą. Ależ obrona Mielcarza broni tutaj w kierunku środka boiska. Siódma minuta. Andre Mikael główką po ciekawie wykonanym rzucie wolnym. Podbitka od chyba Drgasa. I Andre Mikael, nie będąc na spalonym, zaskakuje Mielcarza, zdobywając bramkę z główki. Ma 1-0 dla Wisnakows. Wchodzi zamiast Maludowicza. Schodzi na skrzydło. Wójcicki wypuszcza sobie piłkę, ale przejęta przez obronę. Będzie jednak out. Ładne zejście do Wójcickiego. Wójcicki był na spalonym, ale się wrócił. Wójcicki ładnie ściągnął obronę. Ale główka niestety będzie. Tu był spalony chyba po raz kolejny, albo faul na bramkarzu. Ponieważ Wojciechowski miał główkował praktycznie już. Ale tutaj do Luisa Carlosa to zagranie. A Luis Carlos zobaczył tam Wójcickiego, który z prawego na lewe skrzydło zszedł asekurować tą całą akcję. Wójcicki, wrzutka, ale prosto w Mielcarza. Znowu zbyt głęboko. Takiego środkowego, niby defensywnego pomocnika. Tutaj Sebastian Dudek wchodzi za Gulą. Gulą sobie odpocznie. Wynik i tak jest na razie jak dla nas pozytywny. Kolejne 3 punkty się szykują na koncie. Mogłoby paść więcej bramek, ale Sebastian Dudek, Vasconcelos znaleziony. Przerzucenie piłki, obrońcy przejęli. Zbyt czytelne to było, ale Vasconcelos z Sebastianem Dudkiem ciągle są przy piłce. Ciechanowski rozgrywa tą piłkę. Ciechanowski, będzie wrzutka do Vasconcelosa. Strzał, ale bardzo, bardzo słaby. 4 minuty sędzia doliczył techniczny do tego meczu. Świetna piłka, Dudek. Sebastian Dudek jest w ofensywie. Świetne zagranie. Strzał. Kolejny strzał. Dobitka, ale ślizgiem Dudek nie trafił w piłkę. Albo Leśniewski, albo Elsznek. Niestety w samej zamieszanie, w samej końcówce meczu, ale nie spokurowało to jednak kolejnego gola na koncie. Zawisza Bydgoszcz. I Zawisza Bydgoszcz wynikiem 1-0 kończy ten mecz, zdobywając kolejne 3 punkty na drodze do mistrzostwa. Było kilka ciekawych sytuacji. Tutaj świetnie wykorzystał główkę Andre Mikael. Tutaj strzelał Wójcicki bardzo niecelnie. Tutaj mocna główka Wojciechowskiego, która niestety się tak nie odbiła. I tutaj zamieszanie pod polem. Wojciechowski strzela prosto w Mielcarza. Tam Wójcicki strzelał prosto w Mielcarza. Tutaj była dobitka, chyba Elsznek próbował, ale nie trafił w światło bramki. Paweł Strong kolejny raz. Wysoka ocena w obronie. Czyścił wszystkie ataki przeciwnika. I na tym dzisiejszy odcinek skończymy. Zaczyna się konferencja. Alvarinho jeszcze przyjął. Czołem szefie, omówiłem pana ofertę kontraktu z moim agentem i zadecydowaliśmy, że odpowiada naszym wymaganiom. Cieszę się, mogąc odnowić kontakt z klubem i zrobię wszystko, by udowodnić, że podjęta została dobra decyzja. Do zobaczenia na treningu, Alvarinho. Kolejne konferencje prasowe przed nami będzie. W kolejnym odcinku zaczniemy od drugiego meczu z 2 meczu półfinału Pucharu Polski z Wisłą Kraków. Pierwszy mecz skończył się wynikiem remisowym 0-0. W drugim meczu mam nadzieję, że pokażemy nieco większe i więcej ofensywnego futbolu. A się w tym miejscu z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim serdecznie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.